Tegoroczny budżet powiatu rawickiego jest rekordowy. Dochody zaplanowano na ponad 60 300 000 zł, wydatki na 61 470 000. Prawie 10,5 miliona przeznaczono na inwestycje. I w tych oczywiście wydatkach inwestycyjnych są różne pozycje, ale taka istotna, myślę najważniejsza, długo wyczekiwana inwestycja to jest przebudowa ulicy Drogi Łaszczyńskiej. Tutaj no, dosyć duża inwestycja. Drugi etap, bo pierwszy etap zrealizowany został w roku ubiegłym. Też bardzo się z tego cieszymy. I tutaj no, co najważniejsze też oczywiście, że jest to remont realizowany przy wsparciu pieniędzy marszałkowskich. Można wtedy zupełnie inaczej podchodzić do tych inwestycji, kiedy się angażuje tylko powiedzmy 15 czy 20% środków, tak, a inaczej kiedy trzeba sfinansować całość. To jest bardzo duże zadanie i tutaj też taka druga pozytywna informacja, że z pierwotnie zakładanej kwoty około 7 milionów po przetargu udało nam się tę kwotę zmniejszyć na niespełna 6 milionów i mamy ponad 1,5 miliona jeszcze oszczędności na tej inwestycji. Z planowanych prawie 7,5 miliona powiat wyda na przebudowę drogi tylko 5 milionów 795 tysięcy złotych. Rzadko się obecnie zdarza, by otwierane przez samorządy przetargi były niższe od zabezpieczonych na inwestycje pieniędzy. My jesteśmy już nauczeni doświadczeniem i okres właśnie przełomu roku, końca roku, początku roku, jeżeli jest to możliwe, jest optymalny ze względu na właśnie czas, ponieważ wtedy wykonawcy szukają tak naprawdę portfela zamówień. No oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, ale jeżeli jest to warto robić przetarg w tym czasie. Oczywiście ten rok jest specyficzny, ponieważ skala inwestycji w różnych samorządach jest dość duża, też właśnie w zakresie drogowym. I powiem szczerze, że też obawialiśmy się, słysząc od kolegów właśnie samorządowców, czy nawet marszałka właśnie, jak układają się przetargi, no była pewna obawa, że możemy się nie zmieścić w tej kwocie. W naszym przypadku, ku naszej oczywiście radości, ta kwota jest dużo niższa. Co myślę też pokazuje, że była przygotowana solidnie dokumentacja. No i tutaj bardzo się z tego cieszymy, to nam oczywiście umożliwi realizację jeszcze ewentualnie innych zadań. No a też oczywiście to jest bardzo oczekiwane zadanie i byłby problem, gdybyśmy musieli dokładać dodatkowo środki, tak? A dzięki temu, że tutaj jest ta oszczędność, no życzyłbym sobie przy każdym przetargu takiego miłego zaskoczenia. Zakres prac przebudowy Drogi Łaszczyńskiej jest bardzo szeroki. To jest drugi etap przebudowy Drogi Łaszczyńskiej. Co ważne, dla mieszkańców i Łaszczyna, i Rawicza, nowa praktycznie droga, stąd też ten koszt, bo tutaj będzie to nowa podbudowa, nowa nawierzchnia, ale też myślę, bardzo ważna informacja dla pieszych i dla rowerzystów, to będzie też bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, który połączy Rawicz, a w zasadzie Sierakowo, z Łaszczynem. Takie dwie miejscowości, które można powiedzieć stają się też takimi sypialniami Rawicza, tak, bo i Łaszczyn, i Sierakowo, tutaj no, mnóstwo działek budowlanych i nowych domów. Też taki atrakcyjny kierunek właśnie dla i spacerowiczów, i dla użytkowników rowerów. Z tego się bardzo cieszymy. Tutaj też w tej kadencji zapowiedzieliśmy, że chcemy być powiatem przyjaznym dla rowerzystów i po tegorocznych inwestycjach pierwszego etapu, czyli tutaj od wiaduktu do miejscowości Łaszczyn przebudowy, no niezwykle się cieszymy, że ten drugi etap uzupełni ten bardzo oczekiwany odcinek.